Przewodniczący, seria projektów uchwał dotyczących opinii głównego zawarcia lokalu socjalnego. Będzie numer pisma 373. Tak, tak. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy, odniesie się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy lokalu socjalnego na następny okres. Dziękuję bardzo za dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma, nie mógł zatem podaję do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę. 14. Kto jest przeciw? Kolejny prawie przysłał tym, że tym razem pismo nr 379. Zgadza się merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy, odniesie się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres. W związku z dziękuję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Zatem poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały dotyczący zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, pismo 355. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy, odniesie się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres. W związku z pismem Wydziału Mieszkalnictwa RMK z dnia 8 stycznia 2013, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, wyniki głosowania 3 za jednogłośnie, opinia zarządu pozytywna 3 za jednogłośnie i uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chęci, zatem poddaję pod głosowanie ten projekt. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Rada podjęła stosowną uchwałę i ostatni projekt uchwały, tym razem pismo nr 366. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy, odniesie pozytywny wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres. W związku z pismem Wydziału Mieszkalnictwa RMK z dnia 2 stycznia 2016, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a wyniki głosowania 3 za 1 głosem, do opinii zarządu 3 za 1 głosem. Dziękuję bardzo. Tutaj przepraszam, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Nie ma jak tego poddać pod głosowanie. Ten projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?